Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i mam tutaj dla was bardzo ciekawe zadanie szachowe, które na pewno poszerza troszeczkę logikę myślenia w szachach. Wychodzimy troszeczkę poza schematy, co na pewno pozwala zwiększać poziom gry. Zaraz Wam pokażę, dlaczego robienie zadań jest bardzo istotne i bardzo ważne. To zadanie na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane. Przede wszystkim, w pierwszym kroku, postarajmy się przyzwy przyzwyczaić troszeczkę do pozycji, zwrócić uwagę, w którą stronę idą pionki czarne, w którą stronę idą pionki białe. I tutaj w tym zadaniu białe rozpoczynają swoją grę, białe są na ruchu i białe. Wygrywają. Nie jest to oczywiście takie proste, jak mogłoby się wydawać, i spróbuję Wam przedstawić cały tok myślowy w robieniu tego typu zadań. Czyli pewne ruchy będą oczywiste, pewne ruchy będą też. Jedyne, jakie trzeba wykonać w danych pozycjach, może przejdźmy już do omawiania tego zadania. Otóż, zauważmy, że tutaj goniec musi bronić pionka, który może doprowadzić się do promocji. Król jest w zamknięciu, jest kilka figur. Ten pionek oczywiście jest przyblokowany, no ale najważniejszą rzeczą jest ten pionek, który może tutaj już się promować. Jeszcze jest bardzo ważna kwestia: zauważmy, że czarny król jest w takiej patowej sytuacji. Póki co nie może nigdzie ruszyć, ale jeszcze mogą ruszać się inne figury. I pionki czarnych, więc w tej sytuacji pierwsza podstawowa rzecz, no narzuca nam się dorobienie pionka, bo tak naprawdę nie widać jakichś innych ciekawszych zagrań w tym momencie. Więc jak dorobimy sobie tutaj. Hetmana, bo to się oczywiście narzuca wszystkim na pierwszy rzut oka, jestem przekonany, no to ten ruch niestety już przegrywa i to białymi, dlatego że jak dorobimy Hetmana, no to Hetman jedyną potem opcję ma, żeby atakować króla, to Hetman na E8, ale tutaj sprytnie Pionek zagrywa i król jest bezpieczny, no więc w tej sytuacji tutaj czarne wybiłyby na pewno na G2. I zauważmy, że tutaj grozi dorobienie Hetmana. No więc, jak gramy Hetmanem jeszcze raz na E8, to gramy B5, i w kolejnych ruchach tutaj bardzo szybko wygrywamy, grając na przykład właśnie pionkiem tutaj na H1. Ewentualnie skoczek na F4, i grozi zagranie koniec E2 z nieprzyjemnościami. To znaczy, koniec partii tutaj by mógł nastąpić. Przykładowo, jakby król wybił na G2, skoczka. No to jest dorobienie Hetmana na F1. Jasne, że jak tutaj je wybijamy, to dorabiamy z matem. Hetmana kolejnego, więc król na przykład zwija na H2. No i tu jest sprawa już dosyć prosta, bo dajemy ciągle szacha w połączeniu z gońcem. To jest koniec partii. Przykładowo król H3, Hetman G4, król H2. Możemy dawać ciągle szacha, król G1. No i tutaj Hetman F2 i mat gońcem na końcu na F3. Przykładowo. No ale wróćmy do sytuacji początkowej. No więc wiemy już, że nie możemy dorobić tutaj hetmana ani wieży. No i narzuca nam się w tym momencie mm, oczywiście mm, skoczek. I oczywiście, y, moi drodzy, jeżeli ktoś z Was chce samodzielnie rozwiązać to zadanie, jak najbardziej polecam sobie zatrzymać materiał i poszukania odpowiedzi. Drobienie skoczka ma bardzo duży sens, oczywiście. Dlatego że tutaj grozi mat na B6 w jednym ruchu. I jak się przed tym bronić? Otóż tutaj um, jedyna słuszna obrona no to jest zagranie skoczkiem na C8 lub skoczkiem na D5. Powiem od razu w ten sposób. Zagranie skoczkiem na C8 czy skoczkiem na D5 jest bez różnicy dla białych. Absolutnie, tylko że zagranie skoczkiem na D5 może jeszcze dawać dodatkowe opcje białym, dzięki czemu może być trochę trudniej rozwiązać to zadanie. Otóż, w tej sytuacji, jeżeli skoczek zagrałby na D5 i broni tego pionka na B6, no to pierwsza nasza myśl to jest oczywiście bicie skoczka, tylko wtedy zwróćmy uwagę na to, że w tym momencie król już ma ucieczkę i ten skoczek nie przydaje się na nic, tak naprawdę. A teraz jeszcze szybko możemy przegrać białymi. Na, na przykład goniec zbija na E2, król zbija na E2 i skoczek zbija na G2, i nie ma jak się bronić przed tutaj zagraniem, no przed dorobieniem Hetmana, bo na przykład skoczek zbija, król zbija i koniec partii. No, no koniec gry tutaj jest po prostu, dorabiamy Hetmana. No więc w tej sytuacji. Jeżeli tutaj skoczek zagrywa na D5, nie możemy zbić tutaj skoczka, bo sobie to przeliczyliśmy w pamięci, no to szukamy opcji innej. Otóż inną ciekawą opcją jest tutaj zagranie, bardzo silne zresztą, skoczek bije na B6. Bardzo ładny ruch, ruch dosyć trudny, ale myślę, że do znalezienia. No, bo jeżeli drabiamy skoczka, to jakiś sens ten skoczek musi tutaj w tej sytuacji mieć. No, i tutaj w tym układzie, co się dzieje właśnie po wybiciu tutaj na B6? Jeżeli jest wybicie, no, to goniec zbija na E4, i zwróćmy uwagę, że grozi mat. Na C6. To jest bardzo cenna informacja, właśnie tutaj, dla białych. No, i w tej sytuacji, jedyną chyba słuszną obroną to jest jeszcze zagranie skoczkiem na D5. Istnieje oczywiście groźba pod tytułem, że jak zbijemy pionkiem, no to tutaj się król oswobadza i jest dobrze. Tylko że tutaj też istnieją inne ciekawe opcje dla czarnych, mianowicie. Goniec C2. No i jest bardzo ciężko grać białymi z tego względu, że ten goniec nie ma dobrych opcji, musi pilnować na h1 pola, więc wraca na przykład na h1 i goniec zagrywa na f5. Nie ma obrony przed gońcem na h3. No a jeżeli zagra goniec, to to tutaj wybijamy i jeden z tych pionów oczywiście dochodzi, to co już mówiliśmy troszeczkę wcześniej. Więc wróćmy do tej sytuacji, jak skoczek zbija na d5. W tym momencie, no, goniec zbija na D5, grozi cały czas tutaj zagranie na C6, więc wydawałoby się, że zadanie już jest rozwiązane, że jest wszystko w porządku. Otóż nie jest to do końca takie. Łatwe jeszcze, może być po drodze kilka ciekawych niuansów. Mianowicie, no tutaj maksymalnie czarne jeszcze opóźniają tego mata, grają tutaj na H1 i robią promocję na Hetmana. Goniec musi zbić Hetmana, oczywiście. I w tej sytuacji, no tutaj można zagrać jeszcze skoczek F3. Tak, to się wydaje też ruchem takim dziwnym. No i tutaj oczywiście nie możemy wybić pionkiem, bo przegrywamy natychmiast pogoniec na C2. I ten ruch goniec D3 jest ruchem nieuniknionym i doprowadzamy tutaj pionka do pola przemiany. Tego już nie przestawiam, bo to jest chyba bardzo łatwe. Więc tutaj wybijamy gońcem i mówimy sobie: "No świetnie, przecież już tutaj daję za chwilę mata." Jednak nie jest to do końca jeszcze takie łatwe. Dlatego, że istnieje taka możliwość jak Goniec bije na E2 z szachem. I okazuje się, że w tej sytuacji, jeżeli wybijemy gońcem na E2, no to jest na szachownicy pat remis. Taki nieoczekiwany remis. Na takie paty bardzo trzeba uważać. No więc w tej sytuacji e, musimy wybić królem. Nie ma innej opcji. To są właśnie te jedyne ruchy białymi, które trzeba wykonać. No i cała trudność polega na tym, żeby nie dać pata przeciwnikowi, bo król już stoi w pacie. A czarne będą sprytnie oddawały kolejne pionki. No więc w tej sytuacji po zagraniu f1 król wybija Hetmana. No i zwróćmy uwagę, że pionek zagrywa na e2 z szachem, i znowu pojawia się poważny problem. Dlatego, że no, jak zbijemy pionkę, to jest remis. Jak zagramy królem na e1, to też jest remis. No więc trzeba jakoś tym królem odejść. Jeżeli król zagra na f2, no to katastrofa następuje, bo tutaj hetman zagrywa na 1 i musimy wybić, bo inaczej przegramy białymi i też jest remis. No więc król bardzo sprytnie odchodzi na pole g2. W tym momencie tutaj dorobienie hetmana jest wielkim błędem z uwagi na mata na c6, więc tutaj trzeba dorobić skoczka. No właśnie, jak sobie dalej z tym radzić? Otóż zwróćmy uwagę, że jak zagramy gdzieś tu blisko królem i skoczek nam zbije gońca, no to co zrobić w tej sytuacji? No, król zbija i jest remis. W takich momentach trzeba zwrócić uwagę, czy nasz pionek ma opcję dojścia do pola przemiany. Jeżeli sobie to policzymy i tak się dzieje, no to znajdziemy taki bardzo bezpieczny ruch jak król H1. Król H1, dlaczego Król H1? Dlatego, że idziemy sobie do rogu i ten skoczek nie jest w stanie nas w rogu tak łatwo zaatakować, a też nie ma na to czasu. No więc skoczek tego gońca zbija. Dochodzimy sobie pionkiem do E6 i wydawałoby się, że już tutaj czarne nie mogą nic zrobić. I tak i nie. Dlatego, że w tej sytuacji skoczek może zagrać jeszcze na D4. Pionek idzie na E7, no i zwróćmy uwagę, faktycznie ten pionek już tutaj za chwilę jest przy promocji. No ale skoczek może zagrać na F3. Na C6, przepraszam. Jak skoczek zagrywa na C6, no to jak dorobimy sobie tutaj Hetmana, to znowu jest remis. Na te paty bardzo, bardzo trzeba uważać. No i w tej sytuacji. Trzeba tutaj, no jak dorobimy skoczka, no to jest na szachownicy remis pra, praktycznie, bo skoczek zagrywa tutaj, może pójść po pionki i jeszcze mogą czarne w ogóle wygrać tę sytuację, więc jedyną opcją jest dorobienie wieży. Tak, dorobienie wieży daje tutaj pewne możliwości zwycięstwa w tej sytuacji, ale jeszcze czarne grają bardzo sprytnie pod tytułem Skoczeka 5. Ktoś z rozpędu. Ja sobie zdaję sprawę, że pewnie wiele osób robi te błędy. Mi się też zdarzają, oczywiście z rozpędu oczywiście tutaj wybijamy i też jest pat, no więc na pata znowu uważamy, to na pewno poszerza nasze myślenie, to jest naprawdę bardzo ciekawe, złożone zadanie i po tym ruchu, po właśnie po skoczek E5, no nie możemy sobie na to pozwolić i gramy od razu C5 i to już nam pokazuje, że król ma swobodę wyjścia, to jest ten plus dla białych, dlatego, że nie ma pata na szachownicy, no a jak skoczek zaczyna sobie tutaj grać, bo jest atakowany, to też jest, to są bardzo ważne tempa, to pionek tutaj bardzo szybko może uciekać. No więc w tej sytuacji skoczek na C6 musi wrócić i trzeba zagrać dosyć dokładnie, na przykład wieża E3, żeby pilnować pionka i jak król powiedzmy zagra na pole B5, aby pionka skosić, no to mamy do wyboru albo bicie pionka, albo obronienie pionka na C5. Z reguły polecam w tej sytuacji obronę tego pionka, który jednak ma szansę tutaj tę pozycje wygrać, dlatego że jak skoczek gdzieś tam by się dalej udał, no to ten pionek szybko ucieka, król jest do pionka po prostu przywiązany i w tej sytuacji już jest koniec partii. To jest rozwiązanie tego zadania. Może nie wygląda to spektakularnie, ale chodzi o proces myślowy, bardzo zresztą, według mnie ciekawy. I tutaj król zawsze szybko zmierza do centrum i pozycja. Jest już po prostu wygrana. Mam nadzieję, że zadanie Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, komu się, komu się udało rozwiązać całe lub do pewnego etapu. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.